Na pewno wiecie, że w GTA San Andreas jest dużo nieużywanych interiorów i głównie to chciałbym je wam dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokazać. Najpierw zaczniemy sobie od kilku nietypowych pojazdów, które są w grze, ale nie można nimi jeździć. Pewnie jest to z jakiejś przyczyny, ale okazuje się, że za pomocą pewnego skryptu już się da. Więc będzie to wyglądać dziwacznie, aczkolwiek tak spróbujemy. Let's go. If nobody understands you, we do. Slash FM, music for the me generation. Co do pojazdów, mamy tu różnorakie przyczepy, którymi można jeździć. Można sobie zespawnować, można sobie pojeździć tymi właśnie przyczepami. Ja sobie pojeździłem różnymi przyczepami, tymi takimi od tira, nawet schodami, więc to było dziwne. Ale jak widać, w grze się da, jeszcze da się duniczką jechać, ale to nie muszę wspominać, bo to jest oczywista rzecz. Jak nie wiesz, to co obejrzyj materiał, poprzedni mój materiał albo shorty, to tam na pewno znajdziesz. W każdym razie to jeszcze z pojazdów, czy było coś ciekawszego takiego. Były jeszcze pociągi, pociągami można, do których nie można normalnie wsiąść, na przykład do tramwaju. Sobie zobaczyłem, szczerze to spełni na torach tylko, ale bo w sumie na torach może się poruszać. Ale jak najbardziej można nim jechać, jak normalny pociąg się zachowuje, więc nie zauważyłem nic dziwnego. Więc po prostu skipniemy to i pójdziemy dalej. Pierwszy na liście naszych interiorów, co przykuło moją uwagę, który był specjalny interior, to Liberty City. W Liberty City mamy lotnisko. Jest jeszcze Saint Mark's Bistro. I jeszcze ten taki kawałek przedmieścia, przed Saint Mark's Bistro, droga aż do szpitala się ciągnie. Tylko tego nie zobaczysz już, świadczysz w normalnej grze, bo po wykonaniu misji telepierdę cię znowu do Los Santos, więc Las Venturas, sorry. Więc no. No tak ogólnie można sobie zobaczyć za pomocą freaka moda albo modów po prostu. No tego jest masa, więc ja tam pokazałem tylko kawałek. W sensie całe miasto nie jest wygenerowane i reszta wygląda brzydko, low resolution textures, są tekstury niskiej jakości i się to po prostu źle ogląda. Dlatego też sobie skipniemy i pójdziemy sobie dalej do następnych interiorów na naszej liście. Zapraszam. Let's go. Saint Mark's Bistro wygląda normalnie. W sumie przedmieściu w sumie też. Następny jest airport. Lotnisko. No, lotnisko, jak się można było spodziewać, jest tylko do cutscenki i kolizji, to tam praktycznie nie ma na połowie terenu. Mogłem sobie przelecieć freakam modem i zobaczyć, jak to wygląda, ale kurde, na serio.
Chociaż samochód się dało zespawnować w wersji, w tej wersji się da zespawnować samochód na tym chodniku. Ja spróbowałem na komputerowej, normalnej się nie dało. Tylko na tej takiej trochę nowszej wersji, ale tej nie najnowszej. Ech, jak ktoś zrobi mody do Definitive Edition, to sobie zobaczymy, czy też będzie można ogólnie takie rzeczy robić. Ale ktoś musi moda zrobić najpierw. W każdym razie lecimy do następnych interiorów. Z takich jeszcze ciekawych tam ciekawostki, które możemy dodać, to są ogólnie te interiory z tymi wyścigami. Ogólnie tak, z torami wyścigowymi, ponieważ te tory wyścigowe się można przyjrzeć uważnie na trybunach, to albo se to można zobaczyć tych ludzi, albo sobie wyjść poza kratki za pomocą freecam moda i wtedy można zobaczyć, co tak naprawdę się kryje za tym. Szczerze, to mnie jakoś nie zaskoczyło jeszcze. Bezkładnie używanych interiorów chodzi na przykład dwa komisariaty policyjne, których raczej to nigdy w grze nie widziałem tak normalnie, ponieważ są one, jak sama gra mówi, nieużywane. Niektóre to get flashed. In a dance hall days. The real action is right here, baby, on Flash with me, Tony. The hottest thing to hit the radio since music. Now, if it's totally tubular, rad, or awesome, it's on Flash FM. Here's a record that's been number one, well, for as long as we say so. She was more like
Ciekawszych nieużywanych interiorów były oczywiście domy dziewczyn CJ'a. Domy dziewczyn CJ'a to bardzo ciekawy temat. Ogólnie można sobie poeksplorować. Wszystkie mają kolizję jak należy w tej wersji oczywiście. Ale kurczę, bardzo ciekawe się było to zobaczyć ogólnie, bo nigdy ich nie widzimy, bo jest cutscenka. I wiadomo, tylko jeden dom Katie można było chyba zobaczyć. Tam w cutscence, tak w ogóle w środku, a tak to raczej nie ogólnie. To dziwo, we wszystkich domach w San Andreas, albo prawie wszystkich, jest plakat z GTA Vice City. Nie bardzo rozumiem czemu. Jakby po co. To jest taka nielogiczna dla mnie rzecz. Like leather seats on a 100-degree day. That's Fahrenheit, not Celsius. But it is boiling in here. I'm taking it off to this next record. It is hot, baby. You know what it takes to make a great record. And so does Laura Branigan. Z takich ciekawszych interiorów to mamy te właśnie te bary właśnie, żeby sobie zobaczyć te restauracje, które nie są używane w plikach gry, ale jednak tam są. Niektóre z nich oczywiście nie miały kolizji, więc CJ spadł w dół. I must believe in something, so I'll make myself believe.